dzisiaj chcą tutaj zaprezentować, powie najlepiej pani Sylwia Osińska. Wielkie brawa dla pani Sylwii, która przygotowuje te dwie wspaniałe dziewczyny. No właśnie, co będą śpiewać? Witam serdecznie państwa tutaj zgromadzonych i też przede wszystkim rodziny, najbliższych przyjaciół, bo widzę też tutaj dużo kolegów, koleżanek z klas właśnie i Kornelii i Mai. Ja tylko króciutko chciałam zaprezentować, aby też się same zaprezentowały przede wszystkim, dwa wybitne talenty. Kornelia Mazur, Maja Dykier i wielkie brawa. Każda z nich zaśpiewa trzy piosenki. To były piosenki, które ćwiczyłyśmy przez cały, można powiedzieć, rok i wybrane zostały właśnie przez dziewczyny. Nie będą to nowe piosenki, niektóre będą nowsze, niektóre będą starsze. Tak zwane muzyczne niespodzianki, tak jak cały koncert ma tytuł. Cóż mogę powiedzieć, dziewczyny bardzo lubią śpiewać, robią to wybitnie. Chodzą na próby, ćwiczą warsztat wokalny i chciałyby po prostu zakończyć teraz ten rok szkolny, rozpocząć wakacje właśnie muzycznie. Jako pierwszą zapraszam na scenę Kornelię Mazur. Ogromne brawa, Kornelię. Thank you.
You are.
Ogromne brawa, Kornelia Mazur, przepięknie. Zapraszam teraz kolejną wokalistkę, Maja Dykier. Maja również zaśpiewa 3 piosenki swoje ulubione. Serdecznie zapraszam, wielkie brawa dla Mai.
Nasz serce.
Wielkie talenty nasze tutaj chojnickie.
No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, życzę im dużo, dużo wokalnych doświadczeń, bo to jest też bardzo ważne na scenie. No i chciałam im podziękować, ale podziękować muzycznie. Sofia Uśmińska. Dziękujemy. A to była pani Sylwia Uśmińska i dwie prześliczne i bardzo utalentowane dziewczyny, czyli Kornelia i Maja. Wielkie brawa dla nich. Proszę Państwa, kolejny punkt programu to godzina 17.30, występ dzisiejszej gwiazdy dzisiejszego wieczoru, bo ten wieczór nam się zaczyna dzisiaj o 17.30, dlatego że przypominam, mamy dzisiaj ważne też wydarzenie jeszcze, mianowicie mecz, który rozpocznie się o godzinie 20.00, w związku z tym robiliśmy tak, żeby zakończyć Dni Chojnic przed tą godziną, żebyście Państwo mogli dotrzeć do domu i kibicować naszym piłkarzom. Za chwilę pojawią się na scenie najpierw w próbie, a potem o 17.30 rozpoczynamy koncert. Ada Gostkowska i będzie towarzyszył jej Maciej Wilk, czyli mąż. I o Macieju i o Adzie opowiem więcej wtedy, kiedy będzie już bliżej koncertu.